Panie trenerze, zgrupowania może nie kończymy w szampańskich nastrojach, ale przecież obóz to nie tylko mecz z Wartą, ale też 8 dni ciężkiej pracy. Tak, na pewno ciężka praca, ta ciężka, no, taka mądra, którą założyliśmy, myślę, że dosyć dobrze ją wykonaliśmy. No, zawsze przyjemnie skończyć obóz zwycięstwem i nakręcać się pozytywnie. My niestety przegraliśmy dzisiaj z Wartą Poznań. Na pewno lekcja taka, żeby popatrzeć, co robiliśmy dobrze, co robiliśmy źle. Na pewno już na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że graliśmy za wolno, za dużo trzymaliśmy piłkę, wiele kontaktów z tą piłką każdy chciał zrobić, za ładnie chcieliśmy grać, a tu chodzi o to, żeby grać skutecznie i na pewno tutaj trzeba, tak jak powiedziałem, wyciągnąć wnioski, żeby grać szybciej, zdecydowanie i czasami nawet w prostszy sposób, a nie w taki piękny, widowiskowy, tylko po prostu bardzo skuteczny i na tym na pewno musimy się skupić, tym bardziej, że będzie nam chodziło w tych meczach o zwycięstwa, a nie o to, żeby tylko pięknie grać i mówić, że ładnie gramy. Na czym skupialiście się generalnie podczas zgrupowania w Grodzisku Wielkopolskim? W Grodzisku na pewno skupialiśmy się nad doskonaleniem stałych fragmentów gry, nad finalizacją gry w ataku, nad tą taką, takim wykańczaniem akcji. Na pewno na treningach wygląda to dobrze, ale jednak tak na meczu jeszcze pozostawia trochę do życzenia i na pewno dalej trzeba cały czas pracować nad tym. Tak jak powiedziałem, praca wykonana. 5 bramek zdobyliśmy na obozie, w tych 3 sparingach 3 straciliśmy, także na pewno nie jest pięknie, ale też nie mamy nad czym płakać. Do inauguracyjnego meczu z Zagłębiem Sosnowiec jest jeszcze tydzień. To nie jest mało czasu. Jakie drużyny ma plany na ten nadchodzący tydzień? Na pewno teraz musimy się zregenerować, bo dobrze trenowaliśmy. Wiele tych zajęć treningowych, podwójnych dni treningowych było. A teraz trzeba troszeczkę zejść z tych już obciążeń, przygotować się, wejść w ten mikrocykl startowy i pracować już tak jak zawsze pracowaliśmy z przygotowaniem do meczu, tak aby do meczu być przygotowanym bardzo dobrze i żeby później mieć materiał do tego, żeby dobrze jakby rywalizować z przeciwnikiem i go pokonać.